teraz naciśnij czerwony przycisk. No dobra, dawno nas tutaj nie było, zresztą zrobimy o tym osobny film, a dzisiaj jesteśmy w Gliwicach i to jest pierwszy vlog z Treneiro Vlog 2, sezon drugi. Number 2. Tak, jesteśmy na miejscu, wjeżdżamy na dzisiaj. Uuu. 300 koni, ja mam 500. To jest kiwaka samochód. Zuza, wsiadaj za kierownicę. O nie! A! Co to jest? Zuza, wsiadaj za kierownicę. Daj przygazówę zrób. Nie, za tamtą. Wsiadaj normalnie, skakuj. To ci podpowiemy co zrobić. Jeszcze przygazuj na razie, delikatnie. Jeszcze mocniej. Czekaj, a teraz naciśnij czerwony przycisk. Nie, nie, obok, czerwony taki przycisk, jak są trzy, nie, obok, na lewo i trzymaj go mocno i teraz gazu dodaj. Dawaj jeszcze raz. Ja chcę, żeby mój Ford tak robił. Nie, co to jest? Procedura startu, on ogniem pluje wtedy. No właśnie. Ogień wiem, leci normalnie, to wtedy to te ognie lecą do... A będziesz się przygazł bez rąk? Jeszcze raz? Delikatnie. Ale bez strzał. Nic nie słyszę! Ogłuchłem! Przepraszam Andrzej. Joko, to jest patologia. Wiedziałem, że to się stanie. To jest Nissan Silvia S14A z kierownicą po prawej stronie, więc wersja japońska, silnik 1JZ GTE na dużej turbosprężarce, 500 koni. Chciałbyś mieć 500 koni? Podobało ci się? Chciałbym mieć 500 białych kucy z Bronxu. A ja lubię Volmo. To jest Subaru do driftu napędowe, jedne z dwóch w Europie. Jedno z dwóch? Nie ma, jest parę na świecie ogólnie takich aut. Dobry, z tej strony Elżbieta Gucwińska. Dzisiaj jesteśmy w specjalnym zoo dla zwierząt mechanicznych, czyli w DM Customs i oprowadzę Państwa tutaj dzisiaj. Tutaj mamy strefę samochodów niemieckich, europejska jakość. Jak widać, nasz miniaczek jest gotowy na przeróbkę na 1 000 000 koni mechanicznych i pół. Tutaj mamy samochody, w sumie, które stoją. A tutaj mamy samochody azjatyckie. O. No to jest chyba samochód bez hamulca, ponieważ kiwak postanowił hamować stopą. Próbowałem odpalić samochód i on sam pojechał. Ja naprawdę nie chciałem. I przejechałeś prawie raz. Po tym niefortunnym incydencie przechodzimy do strefy azjatyckiej. Tutaj mamy samochody azjatyckie. Ten jest nawet ma kierownicę nie po tej stronie, co trzeba. Ale podobno tak się lepiej jedzie bokiem. Co robią zawodnicy przed treningami? Do nas pasza z Rosji, Paweł Wiśniewy. Nie ma nauszniki do tego samochodu. Się nie, da, nie będzie dało jeździć. No dobra, to tak prawilnie kończymy początek tego dnia. Godziek, brother.
Godzik Brothers, proszę no. Co zrobić? Dawać pieniążki. Dobra, to jesteśmy w środku, teraz musimy odebrać wejściówki. O, siema. 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 Tu jest wybicie. Tam jest lądowanie. Takie lightowe. Siema. Tak właśnie, dzieci, do tego służy hulajnoga. Zostaw ten sufit. Oj, jak tam? Cię. Dobrze, ale ty masz psa. Andrzej, Karolina. Kurczę, muszę przyznać, że wszystko jest super. Tak? Dziwne, nie? Fuch. Na pewno jesteśmy w Gliwicach? To jest golden hour, więc idziemy na pit party. Co jest pit party? Nie wiem. O, wreszcie jakieś dla dorosłych. Z mniejszych na większe. O, zrobi. Tak jest. Śnieg z Rampy, teraz dla was dzisiaj. Oczywiście tam nie trzeba przedstawiać, bo to jest... A wy w jakiej drużynie jesteście? Old School Rockers, biatch. Kurde, nic nie będę umiał te chłopy załatwić, nie? Czuć się zajara oni. Zajarają się oni. Stańcie ładnie. Leczki z dyskoteki zaprosiłem i od tego zaczniemy. Jak pojedynek na ostrze, to pojedynek. No i tak wygląda właśnie zawodnicy. Telefon mam w plecaku, a plecak mam nie wiem gdzie. Co? No powiedz, co tu się dzieje. Telefon mam w plecaku i dlatego teraz siedzę smutny, nie? A, okej. Winogronka? Widzę, ładnie on zrobił. Jak ten Czubaka, tylko że ekologicznie. Strasznie nam miło, że kilka osób do nas podeszło, zrobić sobie zdjęcie, przyjść w piąteczkę i pogadać. I pamiętajcie, że zawsze na takich wydarzeniach nam jest miło. Stylizacja numer 2. Gun. Oh,
pizza albo dalej. Wszystko było super. Smash that like button. Smash like, subscribe.